Wszystkie instalacje, które wykonujemy, szczególnie te właśnie dla osób fizycznych, dbamy o inwestorów w ten sposób, aby skorzystali oni z programu Mój Prąd, w tym momencie już 3.0. Pierwsza edycja programu Mój Prąd zaczęła się 23 lipca 2019 roku. To był program 1.0, później 2.0 i teraz od tego roku, od 1 lipca 2021 roku oficjalnie szedł w życie Mój Prąd program 3.0. Będzie on trwał do 22 grudnia tego roku lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów. Zapasy, mam tutaj na myśli kwota, która została przewidziana na to dofinansowanie, jest to 534 miliony złotych, czyli 178 tysięcy wniosków. Nie chcę ukrywać, że warto by się było tutaj śpieszyć, ponieważ wnioski rozpatrywane są kolejnością wpływania. Żeby skorzystać z programu Mój Prąd, trzeba spełnić właściwie tylko trzy wymogi, które nigdy nie stanowią problemu. Musimy mieć podpisaną umowę kompleksową z zakładem energetycznym, musimy być osobą fizyczną, instalacja musi być pomiędzy 2 a 10 kW, co jest właściwie standardem i 99% osób, które się do nas, które do nas trafiają, spełniają te wymogi, więc każdy nasz klient w tym momencie, od momentu ruszenia mojego prądu dostał dofinansowanie.